Hej, super, że jesteś. Coś się ostatnio poważnie robi na tym kanale. To jest niepokojące. Ale, staty lub nie, muszę dodać swój komentarz, który uważam, że jest bardzo istotny. Tato ma mniemanie o sobie. Skoro więc moje mniemanie o sobie mamy już ustalone, chciałam nawiązać do odcinka, w którym mówię o autyzmie. Otóż, jedna z was napisała tam, że ona jest nieużyteczna społecznie, ale nie pobiera żadnych świadczeń, bo czułaby się jak złodziej. I chciałabym dzisiaj coś na ten temat powiedzieć. Na początek, ponieważ może jesteś nową osobą, która tego słucha, nie byłaś na poprzednim filmie, nie widziałaś tego komentarza, ani też mojej odpowiedzi, to chciałabym przytoczyć tutaj odpowiedź, którą tej słodkiej istocie napisałam. Nie, kochana, to nie tak, że jesteś bezużyteczna. Ja mam możliwość pracy, lepiej się wtedy czuję, ale ty możesz na przykład zamknięta w domu pięknie malować. Możesz pokazywać innym świat swoimi oczami i to jest użyteczne. Użyteczne dla zrozumienia takich jak ty. Samo mówienie już o czymś powoduje, że społeczeństwo się oswaja. Nigdy nie myśl o sobie bezużyteczna. Może po prostu swoją drogę musisz odnaleźć. I ten komentarz i tą myśl chciałabym rozwinąć. Słuchaj, kimkolwiek jesteś, słuchaj. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu czujesz się nieużyteczny społecznie, chciałabym, żebyś zastanowiła się nad sobą. Nad tym, co robisz w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. Bo tak jak powiedziałam w komentarzu, różne rzeczy mogą być użyteczne. Możesz haftować, szydełkować, robić dekupaż. Możesz wziąć udział w wolontariacie dla takich samych ludzi lub na przykład skrzywdzonych w inny sposób i pomilczycie sobie razem. Czasami ważnym jest, żeby tylko koło kogoś być. Ważna jest sama obecność, niekoniecznie rozmowa. Nie każdy może, chce, potrafi rozmawiać o różnych swoich przeżyciach, a jak najbardziej może potrzebować po prostu kogoś, kto z nim pomilczy. Więc nawet takie siedzenie i milczenie może być spokojnie użyteczne społecznie. Może uspokajają cię zwierzaki, a nie lubisz ludzi. Czyli przykładowo możesz zgłosić się na wolontariat zwierzęcy albo na wyprowadzanie psów, czy pomagać sąsiadowi karmić kota. Kolejną rzeczą, którą możesz robić, jest na przykład pisanie bloga o swoich uczuciach, o swoim świecie. A to spowoduje, że inni oswoją się z tobą. Pokażesz im swój świat. A może w końcu ktoś z zewnątrz, chociaż jedna osoba, po prostu to zrozumie. I powiedz mi, czy to nie jest użyteczne społecznie? Według mnie jest. Może szyjesz suknie balowe albo maskotki dla dzieci. I nie mówię, że masz z danymi dziećmi przebywać, tylko po prostu robić dla nich coś, co wiesz, że je ucieszy. Ty szyjesz dla siebie, uspokaja cię to, sprawia ci przyjemność, a dzieciakom ogrom radości z takich przebrań do przedszkola czy małych nawet maskotek. Założę się, że gdybyś zapytała później gdzieś przy okazji w szpitalu, czy możesz je rozdać dzieciom, to podejrzewam, że spotkałabyś się z bardzo ciepłym przyjęciem. Może nie chcesz mówić, ale nie masz nic przeciwko czytaniu. I w związku z tym będziesz sobie gdzieś na ławce albo w osiedlowej piaskownicy czytała książeczki. Bez mówienia, bez interakcji. Na początku będzie to dziwne. Na początku ludzie może będą się dziwić, może będą cię wytykać palcami. Tylko co z tego, jak ty robisz coś dobrego dla siebie, a także dla innych. Bo na pewno nie jedno dziecko, a z czasem pewnie i nie jeden dorosły przysiądzie i posłucha. I tym sprawisz, że ktoś się uśmiechnie. To nie jest użyteczność społeczna? Dla mnie jest. No ale dobra. Przebrnęliśmy przez psy i dzieci. A może nie lubisz ani jednych, ani drugich? A co na przykład z seniorami? Nie chcesz się odzywać, jesteś osobą niewerbalną lub małowerbalną, ale lubisz słuchać opowieści starszych ludzi, opowieści o życiu.
opowieści z morałem, a może ich wysłuchasz i później spiszesz w domu, bo dlaczego by nie? Więc znów możesz zgłosić się na przykład do jakiejś świetlicy po to, żeby sprawić przyjemność i komuś, i sobie. Może jesteś osobą niewerbalną, ale potrzebujesz przykładowo jakiegoś dotyku, potrzymać kogoś za rękę. Dzieci może średnio usiedzą i dadzą się za tą rękę trzymać, ale już seniorzy wręcz odwrotnie. Ciebie to otworzy i tobie pomoże, bo wiesz, że taki mały gest wiele dla kogoś może znaczyć. Ja naprawdę myślę, że większość z nas, z ludzi z chorobami, jakimikolwiek chorobami psychicznymi na przykład, jest użyteczna społecznie w taki lub inny sposób, tylko nie zawsze jest nam dane to coś robić, bo ktoś na przykład podcina nam skrzydła, bo boimy się ośmieszenia, boimy się, że będziemy sami w tym, co robimy, nawet nie próbując tego czegoś zrobić. Możesz w ogóle nie lubić interakcji z ludźmi, ale możesz lubić coś dla nich robić. Powiedz mi, kto przeszkadza ci w tym, żebyś robiła sobie na drutach albo szydełkowała jakieś rzeczy dla innych? Obojętne, czy są to osoby w potrzebie, czy zwierzęta w potrzebie. A może z zajęć manualnych wolisz wytwarzać coś na przykład w glinie? Uwierz mi, naprawdę jest wiele dróg i wiele rzeczy, które można w życiu robić. I ja bardzo bym chciała, że jeżeli jesteś taką osobą, która słucha właśnie tego odcinka i myśli sobie, że jest nieużyteczna społecznie i jest jej na przykład przykro, że ktoś mówi, ktoś, na przykład ja, taki ktoś jak ja, o użyteczności społecznej i twoje ograniczenia sprawiają, że myślisz o sobie w tak przykry sposób, że nie jesteś użyteczna. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Każdy z nas ma jakąś historię. Jeżeli ta historia pomoże chociaż jednej osobie, to już jesteś użyteczna społecznie. Czy to przez szerzenie świadomości, czy to przez pomoc sobie w tym samym czasie, kiedy możesz pomagać innym. Naprawdę jest wiele rzeczy, które można robić. Mało tego, powiem ci więcej. Możesz sobie nawet kanał na YouTubie otworzyć, ponieważ tam jest opcja blokowania komentarzy i blokowania widoczności ocen, więc jeżeli obawiasz się tego, możesz to zablokować i w ogóle tego nie oglądać. I obojętne, co sobie ludzie na twój temat myślą, to nie będzie ciebie dotyczyło, a będziesz miała platformę do ekspresji własnej osoby. Znów możesz przemyśleć jakąś sytuację i okaże się, że nic z tego, co wymieniłam póki co, ci nie odpowiada. Ale może fantastycznie pieczesz. Gdzie? Są to zajęcia rozwojowe, tak? Zajęcia manualne, bo jednak robisz coś z tym ciastem. I znów dodatkowo możesz być użyteczna społecznie. Jeżeli przykładowo pieniądze w ogóle nie stanowią dla ciebie żadnego problemu, to możesz takie ciasteczka, czy babeczki, czy cokolwiek innego rozdawać osobom uboższym albo i bogatszym, a dlaczego by nie? Posmakuje i może zamówią u ciebie całe ciasto. A jeżeli chciałabyś to robić tylko za zwrot kosztów, to choćbyś to sprzedawała później za przysłowiową złotówkę na osiedlu, to ja myślę, że warto próbować. Więc bardzo cię proszę, nie myśl o sobie, że jesteś osobą nieużyteczną społecznie, nie czuj się jak złodziej, nie myśl sobie, że będziesz obciążeniem dla społeczeństwa albo że jesteś w tej chwili obciążeniem dla społeczeństwa, tylko nie dla mnie, ja nawet nie mieszkam w Polsce, ale dla siebie. Poszukaj sobie takiej rzeczy, takiego zajęcia, takich sytuacji życiowych, które ci pomogą. Czasami niektórym z nas po prostu potrzeba trochę więcej czasu, albo ktoś musi coś powiedzieć, o czymś wspomnieć, bo samej nie przyjdzie ci do głowy. I mam nadzieję, że ten krótki odcinek o użyteczności społecznej potraktujesz jako inspirację, potraktujesz jako coś, co dodaje ci skrzydeł troszeczkę, jako coś, jako początek czegoś, co możesz zamienić na lepsze życie dla siebie. Bo zadowolony człowiek, szczęśliwy człowiek promieniuje tym wokół. A jak tym promieniujesz, to zarażasz innych. Jak zarażasz innych, to i oni są szczęśliwsi. I znów wracamy do użyteczności. Ja przyznam ci się cichaczem, że w momentach, kiedy nie nagrywam,
kiedy nie szukam, nie tłumaczę źródeł, nie docieram do jakichś dziwnych, obcojęzycznych, obco w sensie nie po polsku, nie po angielsku, źródeł, z których mogę skorzystać, to zajmuję się ozdabianiem bucików dla niemowlaków i wyszywaniem broszek. Zresztą obojętne, czy to jest broszka, czy to jest wisior, czy to jest bralok do kluczy, czy kolczyki, chociaż kolczyków na przykład nie sprzedaję. Kolczyki robię sobie tylko dla siebie, przyznam szczerze. Natomiast broszki i rzeczy dla dzieciaków są wystawione na sprzedaż. I ja robię coś, co daje mi radość, co mnie cieszy, co jest dla mnie terapią manualną, co sprawia, że skupiam się na czymś pozytywnym danego dnia, a dodatkowo wiem, że w momencie, kiedy ktoś to kupuje, ten ktoś też jest szczęśliwy. To daje mu radość, jego oczy się śmieją, tej osoby. I tym sposobem wszyscy są zadowoleni. Ja nie jestem krawcową, ale na przykład zdarzyło mi się uszyć sukienkę czy uszyć bluzkę komuś i wiem, że ten ktoś do dziś jest szczęśliwy z tego powodu. A wiem to stąd, że niedawno się z tą osobą widziałam, bo sukienkę na przykład należało jej zwężyć. Tak się stało, schudła i przyszła i powiedziała, że ups, no musimy trochę tą sukienkę zmniejszyć. I chociaż było to coś, co zrobiłam nieprofesjonalnie, po godzinach, w swoim wolnym czasie, część z tego wykończyłam ręcznie, ponieważ zepsuła mi się. Nie tyle zepsuła, co po prostu moja maszyna niekoniecznie chciała współpracować z tym akurat materiałem. I wiem, że dzięki temu, że robiłam coś, co lubię, nie widząc nikogo, nie widząc ludzi, nie komunikując się z nikim, też sprawiłam komuś radość i przyjemność. Na dzisiaj to jest wszystko. Mam nadzieję, że jakiś kolejny temat na tym kanale będzie jakimś tematem wesołym albo, nie wiem, może coś o związkach. W ogóle, jeżeli jest coś, co chciałbyś usłyszeć, to pisz w komentarzu. Ja wiem, pamiętam, ma być o hejcie i ma być o poprawności polityczno-społecznej. Pamiętam. Tylko, że to są znów kolejne dwa poważne tematy. A ja bym tak chętniej coś lżejszego może teraz nagrała, jakieś ploty, ploteczki, jakieś ekspresso. A jak już desperacja kompletnie mnie przybije, to nagram odcinek pierwszy, odcinek o związkach. Na dzisiaj to jest wszystko. Buźka, pa.